Moi drodzy, przed chwilą w sieci pojawiła się informacja o tym, że nie żyje Gabriel Severin z Królowych Życia. Miał 56 lat. Około godziny 15:30 trafił do szpitala z dziwnymi bólami w klatce piersiowej. Podali mu leki, podali mu jakieś płyny, stan zaczął się poprawiać i nagle doszło do zatrzymania krążenia. Ja jestem w szoku, bo miałem okazję go poznać. Był turbo pozytywnym człowiekiem i tak jakby wnosił tu dużo kolorytu. To jest w ogóle szok, że coraz więcej młodych ludzi od nas odchodzi, no bo 56 lat to jest młody człowiek, jeszcze tyle życia było przed nim. Szok, szok, szok.